Szczerze mówiąc, chociaż słucham, wie pani, sporo autem jeżdżę, to słucham także i waszego radia i muszę powiedzieć, że są pewne niedostatki. Są pewne niedostatki w przekazie waszym, jeśli idzie o poziom merytoryczny, więc po prostu bardzo duża część spektrum naszej rzeczywistości jest starannie przez te media, które z całym szacunkiem także i pani reprezentuje, jest wycinana z przekazu, więc bardzo rekomenduję zainteresowanie faktami. No właśnie, niech pani opowie słuchaczom o tym, kto nimi rządzi, kto do nich przemawia, kto ich poucza z telewizora, z katedry akademickiej. Niech pani o tym opowie. Panie Grzegorzu, policja mówi o naruszeniu miru domowego. Pan mówi, że to było spokojne wejście do siedziby pokojowej. Czy pan uczestniczył w poprzedniej rozprawie, która się odbyła przed tym sądem? Na poprzedniej rozprawie nie było. No widzi pan, to rekomenduję lekturę akt w wolnej chwili, ponieważ na poprzedniej rozprawie okazało się właśnie, że nie ma strony skarżącej, że nikt się na nic nie skarży, że przedstawiciel kancelarii prezydenta odpowiedzialny za tę sytuację, co on sam podkreślił z naciskiem kilkakrotnie, nigdy nie wzywał policji do tego, żeby nas pozbawiała wolności, żeby ktokolwiek został ukarany za obecność w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. No więc bardzo ciekawa sprawa. Sprawa karna, w której nie ma poszkodowanego. Nikt się nie skarży, tak? Ciekawa rzecz. Utrzymujecie, że to było spokojne wejście, pokojowy protest? Proszę pana. Jeszcze raz, proszę mnie nie wierzyć na słowo, proszę zachować krytyczną podejrzliwość. Proszę przeczytać na przykład zeznania jednego z sędziów Państwowej Komisji Wyborczej. W tych zeznaniach pojawia się słowo zaproszenie. No, prawda? Proszę zwracać uwagę na takie fakty. Sędzia Państwowej Komisji Wyborczej nie używa słowa najście, nie używa słowa wtargnięcie. To są wynalazki mediów głównego ścieku, że tak powiem, w post-PRL-u. Sędzia, czyli jeden z gospodarzy tego miejsca, mówi o wizycie na zaproszenie. Dziękuję. Do zobaczenia.